będę upierał i nie zabijał, bo jeżeli będą pieniądze bardzo potrzebne na coś innego, to oczywiście będziemy wyciągali ręce po te środki unijne jako wartość dodaną. Ale jeden z pomysłów jest przeniesienie całej administracji właśnie do budynku pałacu. Mówię o Urzędzie Gminy, mówię o Zakładzie Usług Komunalnych, który w tej chwili swoją siedzibę ma na oczyszczalni ścieków. Mówię o Ośrodku Pomocy Społecznej, który w tej chwili mieści się w jednym pomieszczeniu. 5 pań czy 6 siedzi w jednym pomieszczeniu i nie ma tam żadnych warunków, żadnej intymności. Myślę też o tym, że mogłoby się tam znaleźć miejsce dla organizacji pozarządowych, które w dawno pukają też do drzwi urzędu, pytają się o jakiś kąt. To koła łowieckie, to Związek Wędkarski PZW, to Stowarzyszenie Złota Jesień, ale ja mówię o jednym z możliwych rozwiązań. W tej chwili, Szanowni Państwo, Urząd Gminy zajmuje powierzchnię około 550 m². Nie jestem dokładnie zorientowany, ile te dwie pozostałe instytucje. Nie mamy sali ślubów, a mamy Urząd Stanu Cywilnego. Nie mamy sali posiedzeń, a mamy Radę Gminy, która od kilkunastu lat właściwie się błąka. Jak nie w sali OSP w Rakoniewicach, to w sali warsztatów terapii zajęciowej. Jak nie w WTZ, to w salce audiowizualnej Muzeum Pożarnictwa. Więc myślę, że wreszcie przyjdzie czas, jak nie za rok, to może za 5 lat, a może za 10, że wreszcie i Państwo będziecie mogli w godnych warunkach załatwiać sprawy urzędowe i też ogólnie pojęta administracja będzie mogła w godnych warunkach świadczyć dla Państwa swoją pracę, bo to nie jest tak, jak się komuś wydaje, że tam ludzie od rana do wieczora siedzą ładnie ubrani w krawatach i piją kawę i nic nie robią. Wykonują ciężką pracę na rzecz samorządu z lepszym lub mniejszym skutkiem. Państwo też oceniacie jakość tej obsługi. A najczęściej są to sprawy trudne, bo na przykład do Ośrodka Pomocy Społecznej raczej nikt nie idzie powiedzieć, że wygrał w totolotka 3 miliony, tylko w trudnej sytuacji życiowej i wtedy naprawdę potrzeba intymności i prywatności, żeby z danym urzędnikiem porozmawiać, bo to jest trochę tak jak spowiedź, też nie idziemy do 5 księży jednocześnie, tylko do jednego w zaciszu konfesjonalu. Szanowni Państwo, jaki jest pomysł na sfinansowanie ewentualnie tego? Pierwsza rzecz to 800 tysięcy, o których już mówiliśmy. Druga rzecz to uzyskanie środków unijnych. Mam zapewnienie marszałka województwa polskiego, pana Wojciecha Jakowiaka, pochodzącego z gminy Rakoniewice, pani Starzewa, który pomoże nam pozyskać środki na ten zabytkowy obiekt. A muszę Państwu powiedzieć, że już w tej chwili również zabytek, z którego się wszyscy śmiali, kpili, mówili, że najlepiej, żeby tam go tir rozjechał, ratusz rozdarzewski został wpisany na listę projektów kluczowych województwa wielkopolskiego i na jego kompleksowy remont otrzymamy ponad 1 000 000 zł, 85% dofinansowania zewnętrznego. Więc są możliwości, myślę, że pojawią się środki, również w tym kolejnym rozdaniu linii, o którym mówił Pan do lata. I rzecz, która może zabrzmieć zupełnie kosmicznie dzisiaj, będziemy mieli nieruchomość na sprzedaż, czyli budynek, w którym w tej chwili mieści się Urząd Miejski Gminy Rakoniewice. Według wstępnego rozeznania będzie można za niego uzyskać kwotę około 1 000 000 zł. Więc może zabraknąć niewiele, a może wcale i możemy naprawdę w dobrych warunkach pracować, a Państwo korzystać. I nie chodzi o to, jak ktoś napisał na portalu internetowym, że Tomiakowi się marzy ćwierkanie z Kowronków. Nie marzy mi się ćwierkanie z Kowronków. Nie jest zamówiona kareta i nowe szaty cesarza. Chodzi o to, Szanowni Państwo, żeby historia, którą na stałe wpisał się zespół pracowo-parkowy Hrabia, który kiedyś tam mieszkał, był fundatorem między innymi Kościoła Rakoniewickiego. Ja to traktuję tak troszkę jako rodzinne srebra, które sprzedaje się w ostateczności i nawet w czasie II wojny światowej, ja tylko to znam z przeczytanych książek i obejrzanych filmów, nawet jak nie było co włożyć do garka, to srebrną łyżkę po babci czy drogocenną wazę sprzedawało się na samym końcu. My takich czasów, wierzę w to, nie doczekamy i nie będziemy musieli tego robić,
traktuje zespół pracowo-parkowy właśnie jako takie rodzinne srebra. Nie zniszczą one budżetu gminy Rybnice, tak jak do tej pory będzie się wiele działo, będzie dużo inwestycji. Na pewno w każdej miejscowości coś dobrego się wydarzy, mniejszego lub większego. Ale powtarzam, oczywiście nie będę na siłę się upierał co do tego, jeśli ja zostanę burmistrzem, żeby ten pomysł realizować. Być może pojawi się jakiś przedsiębiorca z pomysłem, być może do tematu wróci pan Leśniczak z Centrum Medycznego, który był swego czasu zainteresowany tym obiektem, zrezygnował w ostatnim momencie. Rozmawiałem, spotkanie było u mnie w gabinecie. To, co było tam planowane, miał być ogrodzony, zamknięty, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia nie zgodziłby się na to, żeby był to teren ogólnodostępny. Nie mówiąc już o tym, że nikt z nas by nie chciał, żeby ktoś chodził po jego prywatnym podwórku. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Mógłbym jeszcze mówić godzinę.